Witam serdecznie. Ja jestem Agnesa, wy oglądacie Alan Wake 2. Gdzie ona była? Możemy się jeszcze O. rozglądnąć. Siemanko. Za czymś ciekawym. Kawki, kawki. To może nie tak. A jeszcze sekundeczka. No dobra, na razie prosto. Quite the show that Artie fella put on today, eh? I loved it. I had half a mind to come down and start dancing. Oh, why didn't you? You've got to grab life's gifts while you can. Cześć, cześć i czołem. To może tutaj. Tam są krzaki. O, tak. Zdecydowanie. Mamy znak kultu. To z samochodami było za proste. Daję swoje. Są trzy baterie. B1, B2, B3. Które łącznie mają natężenie 1600 amperów. B2 ma 128. Amperów więcej niż B3. B1 ma dwa razy większe natężenie niż B3. Ile amperów ma B2? Muszę policzyć, chwilę mi zajmie, także widzimy się za momencik. Powinno wyjść 496. Sprawdzimy to. 96. Jej, udało się. Czemu ja muszę rozwiązywać głupi test z matmy, żeby otworzyć skrytkę? A co jeśli będę się śpieszył? Nie umiem liczyć pamięci. Nie jestem jakąś Adam Lovelace. Przez to przegapiłem kolację. Dziś mieliśmy pizzę. Pizzę, no to rozumiem. Ból. I to, że nie mam miejsca też. Aj, 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 aj. To podskoczę szybko. Ale może najpierw chodźmy tu. Skryteczki. Skrytka była praktycznie na widoku. Po prostu zostawili fanty na molo. No ta jedna jest... Wiemy dokładnie gdzie. Ale nie da się tam po prostu wejść. Bo nie mamy odpowiedniego sprzętu. Najpierw trzeba tu, tu był zapis, tak? Tu mamy też nasze pudełko na buty. Nie ma już tutaj busika. It's so quiet now. Feels like I've suddenly gone deaf. Those old folks sure can get loud, huh? I don't mind it. What happened to grab life's gifts while you can? O, można pogadać. A nie. Myślałam. Hej, hej. No, nadal otwarta. I nadal pusta. Nie ma tu naszego kolegi? Chyba nie. Pudełko na buty, no odkładamy na razie. Niby warto by było to mieć przy sobie, ale no, miejsca nie mam niestety. No tutaj poczeka do jakiejś lepszej walki. Zapis.
I lecimy po to, co nam zostało. Żeby nie zapomnieć i zebrać póki można. Powinno zniknąć, ale pewności nigdy nie ma. Dobrze, bierzemy. No, mnie trzeba to odłożyć. Bo jesteśmy zapchani. Zapchani. Dalej jakiegoś obszaru nie sprawdziłam. Tylko nie wiem, gdzie ten obszar. I to mnie trochę martwi. Nawet bardziej niż trochę. No, na razie przenieśmy. Mimo wszystko bym zostawiła tą jedną strzałę, bo one jak po dwie nimi po prostu strzelamy, to w mgnieniu oka znikają. Spójrzmy jeszcze na mapę. Gdzie teren był zalany? Bo to jest dziwne, że jeszcze się nie tutaj zaliczyło nam. Znaczy, że coś ominęłam. No tu jest zamknięte, ale my tu nie wejdziemy. Bo nie mamy klucza. No to typowo potrzebujemy klucz. Więcej tu chyba nic nie ma. Może poprzyglądam, co tu gdzie jeszcze mogłoby być faktycznie zalane wcześniej. I to was wyrzucę. Nie jestem pewna, czy sprawdzałam, więc zobaczymy jeszcze ten teren. Nie wiem, on był tutaj zalany? Mógł być, bo tak to wygląda. Nie wiem, jak daleko w ogóle możemy wejść. O, już nas tutaj blokują. W ogóle nie możemy wejść. A. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Udało mi się odnaleźć chyba brakujący element, bo mamy tu rymowankę. Oho. Której wcześniej nie zauważyłam. W związku z tym mam nadzieję, że to nam opcjonalne zadanie zaliczy. Ciekawe, czy teraz mogą nas zaatakować. Łagodna bestia nosząca piękną koronę biegnie przez las. Jej oblicze jest strapione. Martwi ją myśliwy. Między drzewami czmycha, bo jeszcze nie chce tak po prostu zdychać. Łagodna bestia nosząca piękną koronę. Koronę na przykład taką? That's not right. Koronę. Nie. Biegnie przez las, jej oblicze jest strapione. Martwi ją myśliwy, między drzewami czmycha. Ale to ta bestia czmycha. Między drzewami. Okej. Oh shit. Co?
co chodzi? Wcześniej goś słyszałam, to fakt, ale teraz to nie bardzo. Tylko gdzie jest nasza zdobycz? Gdzie mam iść? Wow. Gdzieś tutaj chodzi. Jakiś potwór. Aha. Łoś, widzicie to? Ale nie chcę, żeby nas zaatakował. Aha. Za wolno, za wolno. Dobra. Nie wstawaj. I oddaj właśnie. Bo to moje. Okay then. Ale cały czas coś słyszę. Aha. Nie mogę się nawet ucieszyć. Mojego pięknego. No idziesz. Tam jest serce. To pa. Jeszcze? Ja cały czas coś słyszę. Tak na szybko chociaż. Mamy znowu talizman, kubek. Ale dalej... Opcjonalny cel się nie zaliczył, więc nie wiem, o co chodzi naprawdę. Co jeszcze? Gdzie jeszcze coś jest? Chyba, że... Tylko, by nas nie zaatakowali. Możemy zrobić jeszcze tak. Chodźmy tu. Mamy sprawy. Rymowanki. Rymowanka znaleziona na strzelnicy niedaleko Watery. Rymowanka o łosiu unikającym myśliwych. Brakuje jednej. Nie wiem, gdzie jest. Nie mam tylko fabułę, ale tu nic nie zrobimy nadal chyba. No nie. No więc o co chodzi? No to jest niby nie teren zalany, ale powiedzmy, że taka jedna z tych główniejszych aktywności pobocznych, ale jednak dość istotna i ważna z naszego punktu widzenia. Też ciekawa, myślę. Ale to nadal nie to. Przydałoby się gdzieś coś zapisać. Lots of charms lying around here. Prawda. Nie narzekam, żeby nie było. Chętnie zbieram. No dobrze. To ja szukam dalej w takim razie. Chciałam sobie tutaj zapisać. I teraz da się też tutaj wejść. Że tutaj coś jest. Albo nasz kolega? Nie, nie ma go chyba. Czy jest? A, my jesteśmy po drugiej stronie. Za sceną. Tu możemy zabrać. Ale nic więcej tu nie znajdziemy. Sznur tak leży.
Możemy iść na scenę? Nie. Trochę szkoda. No to tyle taka. O, ciekawostka. Wydaje mi się, że zajrzałam już naprawdę w każdy kąt. I nie ma nic, czego byśmy nie zwiedzili. A jednak opcjonalny cel się nie zaliczył. Może to jest wynik tego błędu, że jest zamknięte, mimo że byliśmy tam i wszystkie pomieszczenia są otwarte. Może to jakiś inny błąd gry. Ewentualnie coś, co jest bardzo dobrze ukryte i nie możemy tego znaleźć. Mimo wszystko mam nadzieję, że większość rzeczy wam pokazałam. Zresztą, jeśli cokolwiek by umknęło naszym oczom, potrzebujemy i tak na przykład nożyc do prętów. Także wrócimy tu wcześniej czy później, więc ewentualne braki jeszcze zaliczymy, więc jeśli o to chodzi, nie martwcie się. Spróbujmy jeszcze z maszynopisami. Nie wiem, czy to coś pomoże, ale zawsze warto spróbować, bo mamy jeszcze do nadrobienia. Pogrzeb Moki. Ilmo Koskela stanął przed niewielkim zgromadzeniem składającym się z pracowników Coffee World i motocyklistów. Czytał z kartki papieru. Moka był wspaniałym łosiem. Zasługuje na honorowe miejsce w siedzibie rycerzy Kalevali. Jego czaszka stanie się koroną wielkiego mistrza. Martwi przywróceni do życia. Odpowiedział mu uprzejmy aplauz. Po ceremonii Ilmo kazał zabrać martwego łosia, by można było przerobić go na steki. Okej. Mulligan i Thornton usłyszeli, że mają zająć się czyszczeniem łba. Obaj złapali za rogi. Co u diabła, Thornton? Zajmę się tym, Mulligan. Zanieśli czaszkę do warsztatu, żeby ją wygotować i wybielić. Narzekali pod nosem, chcieli mieć to już z głowy. To było tylko głupie zwierzę. Choć z drugiej strony, stek z łosia nigdy nie jest pomyłką, co? Atak ducha mroku. Gdy Bailey wybiegł zza rogu, uliczne latarnie zamigotały i zgasły. Przed nim była migająca chmura, wiecznie kotłujący się ciemny potwór. Patrząc na niego, czuł się tak samo, jak musi czuć się osoba dostająca udaru. Był chory z przerażenia. Upadł na ziemię. Duch mroku wdarł się w niego, połknął go, wypełnił jego płuca i mózg ciemną wodą. Bailey zobaczył w tej ciemności wyszczerzoną dziko twarz. Zdał sobie sprawę, że owa twarz należy do niego. To on warczał. Stał na pogrążonej w mroku ulicy i warczał. On warczy, warknął. Potwora już nie było. Ciemność okręciła się wokół niego. Strzępiąc się i kreśląc smugi. Teraz to on był potworem. Wypełniała go wściekłość. Teraz to on był potworem. Wypełniała go wściekłość. Krzyknął. Saga walczy z opętanymi w warsztacie. Saga o tym czytała, o pułapce. Wiedziała, że na nią czekali. Kiedy tylko zobaczyła tego giganta, zdała sobie sprawę, że nie była na to gotowa. Pozwoliła się Logan utonąć. Broń w jego rękach mogła rozłupać jej głowę, jak skorupkę jajka. Mózg wypłynąłby jak żółtko. Wszystko, co kochała, przepadło. Wszystko, czym była, przepadło. Będziemy patrzeć, jak pożera twój umysł. Kiedy o tym czytała, zrobiło jej się niedobrze. Ale strach był ostry, kiedy musiała stawić mu czoła. Tu, w Watery, była kolejna kolizja. Platforma na paradę była kluczem. Mulligan i Thornton już tam byli. Zabrali ze sobą pstrykacz. Zostawili tutaj tego potwora, żeby ją powstrzymać. Watery. Co takiego sprawiło, że Watery przez wszystkie te lata utrzymywało się na wodzie? 100 lat albo i więcej. Miejscowi znali odpowiedź. Hart ducha. Albo jak to się mówi w języku ich fińskich przodków, sisu. W tych czasach sisu było potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Miasteczko marniało w oczach. Nigdy nie podniosło się po zamknięciu tartaku. Rybołówstwo też przestawało się opłacać. Większość ludzi wyjechała szukać pracy w innych miastach.
Zostali tylko najbardziej uparci i nieustępliwi. Okopali się, pasożyty w ciele śmiertelnie chorego pacjenta, Sisu. Byli ludzie, którzy usiłowali wskrzesić miasteczko. Bracia Coskera we dwójkę opóźniali nadejście ciemności dzięki swoim przedsięwzięciom. Coffee World był źródłem turystów, pieniędzy i pracy. Kawowa rozrywka dla ludzi w każdym wieku. Klub motocyklowy Rycerze Kalevali budował platformy na parady. Jego członkowie naprawiali pojazdy i pracowali lokalnie jako wolontariusze. Ale to nie wystarczyło. Watery potrzebowało cudu. Koniec był coraz bliżej. Nadchodził wielkimi krokami. Atak na Coffee World. Przepraszam, nie mamy już mieszanki z Bright Falls. Anna przeprosiła swoich klientów. Przyniosłem coś z zaplecza. Zaraz będzie więcej kawy. Zasugerowała im, żeby przejechali się w międzyczasie perkolatorem. Kiedy szła do Espresso Express, minęła się z Ilmo. Szeroki uśmiech Anna. W Coffee World wszyscy chodzą uśmiechnięci. Anna kiwnęła głową. Uśmiechnęła się. Uśmiechała się tak długo, że zaczęła ją boleć twarz. Anna zatrzymała się. Zdała sobie sprawę, że stała obok studni Huatari. Musiałam odpłynąć, pomyślałam. Miała już sobie iść, gdy nagle coś przyciągnęło jej wzrok. W mroku przesunął się jakiś cień. Anna dostała zawrotów głowy. Świat zawirował wokół niej. I nagle zaczęła spadać w dół. Daleko w dół, w głąb szybu. Ciemność otworzyła się, aby ją pochłonąć. Jeszcze chcę wam pokazać sweterek, jaki teraz ma Saga. Niebieściutki. Taki... O, dla odmiany. W takim razie jedziemy. Nie ma co. My name comes up, your books come up, you come up. I've read them. There are echoes of my life in there that makes me feel like someone's been watching me. What happened to Alan Wake? The unanswered mystery. Never expected to find you alive. That's killing me. I think you like using people, Wake. Taking their lives and twisting them into your stories. And when someone gets hurt, it's kick-ass material for the next one. Shit! Spilled my coffee. Take it you're not a fan then, Agent Casey. This is not your playground, and I'm not your fucking creation. It doesn't work that way. You can't make something out of nothing, even in the dark place where the rules hardly apply. It's very complicated to make fiction come true. I saw visions of what's happening, what will happen. Dreams. I tried to use them in my writing. I understand how dangerous it is now. Even with a paralyzing amount of planning. I think I stopped writing. I think I gave up. But there's a manuscript. Maybe I forgot not to write. The dark place makes you forget. Find a version of the story that fixes everything. Shut up! Get down! Oh.
need to get hurt. Fuck off. I had escaped the dark place, so had the dark presence. Scratch. He was here, in Bright Falls. I could feel him as a growing pressure in my head, stronger by the minute. Why didn't he kill me with the rest? What did he want? Widzę, że gra i tak zmieniła nam bohaterów. Tylko, gdzie my mamy jakąś broń? Cokolwiek, nawet jakąś latarkę, jak mam się bronić. Nie bardzo jest jak. I czym? To się może bardzo źle skończyć. I needed to find Casey. We were on the same side in this fight. Strength in numbers. I bałagan wszędzie. Oni nie mają. Oj. Oni nie mają jakiejś broni? A drzwi? No nie, nie drzwi. O, jak tu ciemno. O. To nie wiem, czy my możemy coś zrobić. Tu możemy tylko wyjść. Ja miałam na myśli jakąś broń, co... tą latarkę, naprawdę, dajcie coś. Aha. No wiecie, dwa fotele. Tylko dorosłego mężczyzny, straszny... problem, no nie przejdzie, no. Choćby chciał, kroka nie zrobi. Chyba mamy po prostu wyjść. I tyle. No dobra. I need to protect myself. Serio? No tu mamy latarkę. A gun and flashlight. How nostalgic. A broń nie widziałam, tylko latarkę. Mamy dużo bardzo amunicji. Nie ma co. Albo lepiej odpalić? Cały czas, żeby była. To z tej strony nie byliśmy, nie? Czy tu może być gdzieś jeszcze jakaś ammo? Amunicji mi trzeba. To tak sporo. Nic tu nie widać, żeby coś było. Samochód mamy, możemy odpalić? Znam się na odpalaniu? Bez kluczyka chyba nie. Jeszcze pada.
Mogę się tu schować? Nadal żyje, ale z tą amunicją to... To kiepsko. Kiepsko. No tak. Raz. Dwa. I trzy. Aha. Uciekaj! Aj. Lepiej by było mu uciec, bo nie mam jak go zaatakować już. Pa. Idę stąd. No idzie tu. Ilu ich tam jest? Bo nie wiem, czy atakować, czy go olać. Bo jak okaże się, że będzie ich więcej... Dobra, uciekamy. Nie wiem, czy dobrze idę. O, o! Uwaga! Jakby co? O. Co my tu mamy? Co dużo ich tu jest, spadamy. Wow! Casey! Nie wiem, czy... To jest dobra. Pressure eased off. Scratch was further away. I could think again. Casey. Casey? Where are you? Tam jest. Casey, I'm coming! Fuck. Spokojnie. Valhalla, o. With you, anything relevant? The clicker. I can't trust them with it. Nothing comes to mind. Okay. Then your work here is done. Hey. You did well. Wait. My partner, Agent Casey's MIA. We'll look for He's him. He's my partner, damn it. Agent? I should be... Go home. Careful, moving quick. They think he's a para-utilitarian. No. This. I was so close to getting the clicker to wake. I'm not done here. Not until I find Casey. Not until my family is safe from this horror story. I drifted far, I was lost at sea. The show was gone, it was nowhere to be seen.
catching fish is a recurring